wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu na wydarzeniu podsumowującym drugą edycję projektu, którego celem jest dostarczenie ukraińskim służbom psów, które pomogą w rozminowaniu Ukrainy. W sposób szczególny witam przedstawicieli Komisji Europejskiej, organizatora projektu, na czele z panem dyrektorem Martinem Schifferem. Witam serdecznie przedstawicieli ambasady Ukrainy w Polsce, panów Aleksandra Popowa oraz Michałę Chranowskiego. Witam trenerów szkolących psy z Belgii, Luksemburga, Austrii, Malty oraz Finlandii. Witam funkcjonariuszy i żołnierzy służb ukraińskich na czele z panem kapitanem Leonidem Lewczegiem. Witam kadrę kierowniczą, funkcjonariuszy i pracowników Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Witam przedstawicieli mediów oraz wszystkich gości niewymienionych z imienia i nazwiska. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przez ostatnie kilka miesięcy obecni tutaj trenerzy z wymienionych w powitaniu państw Europy Zachodniej przygotowywali psy do wykrywania materiałów wybuchowych. Ostatnie dwa tygodnie spędzone przez nich w Nowym Sączu już z udziałem naszych kolegów, przyszłych przewodników z Ukrainy, a także ekspertów z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zostały przez nich bardzo ciężko i efektywnie przepracowane. Efekty tej pracy zobaczą Państwo za chwilę. Mam nadzieję, że zarówno nasi koledzy z Unii Europejskiej, jak i koledzy z Ukrainy dobrze i pozytywnie ocenią warunki, jakie pomogliśmy stworzyć na rzecz projektu. I w związku z tym wyrażam takie przekonanie, wyrażam wolę, że następne edycje projektu odbędą się również w oparciu o infrastrukturę i obiekty Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Jestem przekonany, że poziom wyszkolenia psów, a także wiedza merytoryczna przekazana nowym przewodnikom przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa Ukrainy, szczególnie tych terenów już wyzwolonych, a przez to przyczynią się także do podniesienia bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. Major Straży Granicznej Dorota Kądziołka, rzecznik prasowy komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie miała miejsce uroczystość przekazania psów służbowych wyszkolonych w ramach projektu Komisji Europejskiej. Jako Karpacki Oddział Straży Granicznej mogliśmy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Jest to drugi etap całego procesu obejmującego wyszkolenie 50 psów służbowych. Psy początkowo szkolone są przez instruktorów zatrudnionych przez Komisję Europejską. Natomiast co do samego przekazania, jak również przeprowadzenia procesu adaptacyjnego, takiego 14-dniowego obozu, angażowany jest Karpacki Oddział Straży Granicznej. Cieszymy się, że jako Straż Graniczna w Małopolsce możemy wpłynąć i przyczynić się do tutaj powodzenia całego projektu i wpłynąć pośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa przy naszej wschodniej granicy. Psy służbowe przechodzą 14-dniowy turnus adaptacyjny na terytorium Małopolski, również z użyciem obiektów należących do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Również nasi instruktorzy, nasi przewodnicy psów służbowych aktywnie uczestniczą w całym przedsięwzięciu. W chwili obecnej nastąpiła taka uroczysta część całego przedsięwzięcia. Będą wręczane przewodnikom przyszłym ze strony ukraińskiej certyfikaty potwierdzające ukończenie tego szkolenia. Następowały przemówienia, podsumowanie całości przedsięwzięcia. Wszystkie strony podkreślały, że jest to naprawdę pozytywny przejaw współpracy Komisji Europejskiej i pomocy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej i pomocy w ten sposób stronie ukraińskiej w zwalczaniu skutków trwającej wojny. Ihor i Janelka w tym momencie pokazują tego typu ćwiczenie. To jedno z najbardziej
podstawowych ćwiczeń. Anelka musi szukać, sprawdzić i w sposób pasywny wskazać, w którym pojemniku znajdują się materiały wybuchowe. To indicate. Passive means no barking, no touching, just pointing. A positive alert will be rewarded with a toy. Co mamy na myśli, mówiąc o pasywne wykrywanie? Anelka nie będzie szczekać, niczego nie dotknie, tylko i wyłącznie wskaże na pojemnik, w którym się one znajdują. Jeżeli wynik będzie pozytywny, otrzyma zabawkę. Radosław Olszewski z Komisji Europejskiej w Brukseli, z oddział antyterrorystyczny. W momencie wybuchu wojny po prostu i tego zagrożenia min wyszła inicjatywa, żeby dać Ukrainie psy, wyszkolić psy dla Ukrainy, które pomogą wtedy szukać miny, szukać materiały wybuchowe, te atrapy, jakie rosyjscy żołnierze zostawili. Stworzyłem grupę szkoleniową, która jest europejska. Mamy trenerów, którzy szkolą i w Malcie, w Finlandii, w Belgii, w Luksemburgu. Razem z dużą pomocą wojska po prostu belgijskiego. Mamy ich różne materiały wybuchowe, teren, gdzie możemy szkolić psy. No i te psy są szkolone i w tych różnych krajach. Pod nadzorem mamy kierownika szkoleniowego, który jest były szef austriackiej policji, który właśnie jest tym głównym szefem, Josef Schützenhofer. I teraz to szkolenie się odbyło, głównie w Belgii, na tych różnych krajach. Cóż, mamy grupowe takie turnusy w Belgii na poligonie belgijskiej armii. Szkolenie się odbywa, wracają z powrotem i potem teraz na sam koniec przyjechały tutaj do Polski, żeby po prostu połączyć z przewodnikiem. No i tą końcówkę, końcowe szkolenie dokonać i sprawdzić, czy jest ta chemia między psem, a między przewodnikiem, żeby to po prostu, to nie jest tylko pies, to musi być para, która musi bardzo dobrze działać razem. Psy będą używane w różnych terenach, przy wyszukania min, w polach rolniczych, w budynkach zburzonych i po prostu będą w batalionie ten od humanitarii odminowania, który pozwala ludziom wrócić do swojego normalnego życia, czyli jeżeli są rolnicze tereny, czy rolnicze jakieś budynki, to wszystko, każdy teren. Także psy są podzielone na różne kwadraty, na różnych terenach w Ukrainie, które są systematycznie odminowane i te psy wtedy używane są w różnych takich dziedzinach. Znaleźć miny typowo, znaleźć pociski, które nie wybuchły i znaleźć też te atrapy, co są takie po angielsku improvised explosive devices, czyli aparat, który się buduje używając jakichś materiałów wybuchowych, żeby po prostu zabił osobę, która wchodzi. Typowo były takie, na przykład były te atrapy znajdowane w pralkach, w lodówkach, w szafach, w samochodach nawet, które były pozostawione. Dlatego musimy to wszystko, właśnie te psy są właśnie głównie w tych dziedzinach używane. Dlatego właśnie, że szkolenie pokrywa typowe antyminowe wykrycie. Później te wykrycie pocisków, które nie wybuchły i te antyterrorystyczne atrapy, to ćwiczenia i szkolenie trwa 6 miesięcy. 5, to zależy trochę od psa, ale generalnie dlatego, że właśnie są te trzy różne dyscypliny i typowo na przykład mnie, jak szkolimy psy dla policji, szkolenie się odbywa może 3 miesiące, nie? To zależy trochę, ale generalnie mówiąc 3 miesiące trwa takie szkolenie i pies już gotowy. A w tym wypadku, dlatego że to właśnie są te trzy różne dyscypliny, to trwa o wiele więcej.
Psy są no, różnych ras, to są generalnie owczarki belgijskie, niemieckie i holenderskie. Psy po prostu muszą mieć lekką wagę, muszą pozwalać się skakać. Na przykład nieraz widzicie labrador, nie? Typ psu, który no nie jest taki poprawnie, jeżeli ma środowisko, gdzie pies musi skakać na wysokie jakieś samochody czy jakieś w budynkach, no ten pies nie potrafi tego zrobić tak zwinnie jak na przykład owczarki niemieckie czy belgijskie. Materiały wybuchowe mają też różne zapachy i te zapachy się szkoli. Wtedy pies jak znajdzie na przykład zapach sera, nie, w tym momencie to będzie materiał wybuchowy typ A czy B, to on później dostanie nagrodę i wtedy się wprowadza się ten system, że nagród, albo to jest zabawa, albo dostaje coś do zjedzenia i pies i wtedy tego. Także szkolimy na różne takie zapachy, bo każdy materiał wybuchowy ma trochę inny zapach. Nawet ten sam, powiedzmy, trotyl zrobiony w Polsce się różni trochę od trotylu zrobionego w Francji. To jest dlatego, że chemikalia, które się nieraz dodaje, mają ciut inny. I dlatego my patrzymy na wszystkie te faktory, które mają wpływ. Bo powiedzmy, wiemy, że na przykład materiały wybuchowe rosyjskie mają nieraz inną chemię niż polskie, czy tam francuskie, niemieckie. Jeżeli jest jakieś odmianowanie, to jest bardzo ważne, żeby pies, no pies to wyczuje, to jest tak samo jak my na przykład wsadzimy w kuchni gorącą czekoladę i wyjdziemy. Jak wyjdziemy z powrotem do tego pokoju, to będziemy czuli, że jest czekolada. Tak samo jest dla psa, jeżeli pies będzie w pobliżu materiału wybuchowego, jak on będzie pracował po linii na przykład, czy będzie patrzył na różne samochody, no to wtedy jest trochę inna taktyka używania psa, ale w momencie, jak on się zbliży, na przykład materiał wybuchowy będzie, no to tak samo wyczuje, jak my wyczujemy tą typowo gorącą czekoladę. Tak samo jest nieraz, jak wsadzimy ser do zamrażalnika i się zamknie ten ser w jakieś opakowanie, no to po godzinie nie będzie tak pachniał, jak się z tego opakowania wyciągnie. I właśnie te cząsteczki się rozpowszechniają i tak samo jest z materiałem, dlatego psy generalnie nie mają problemu znaleźć materiałów, nie? Ale właśnie trzeba szkolić te psy na wyczucie różnego typu materiału, żeby on zaznaczył. I dlatego to jest właśnie ważne szkoleniowe zadanie, żeby szkolić na te wszystkie różne typy materiałów i dostajemy właśnie informacje, jakie się używa amunicja, na przykład jakie ma materiały wbudowane i wtedy te psy są szkolone na te wszystkie różne tego typu materiały. Ja jestem od 13 roku, też się zajmowałem psami i mówię, że w mojej karierze jeszcze nie słyszałem o psu, który zginął w ramach wykonywania tej pracy. My mieliśmy to pytanie poprzednio i zrobiliśmy bardzo dużą taką dochodzenie, żeby się dowiedzieć od naszych partnerów amerykańskich i innych, jakieś organizacje non-governmental, które też na Afganistanie pracowały, czy w innych miejscach. I nie mamy jeszcze żadnego takiego wypadku, że pies zginął. Oczywiście psy zginął, jest wypadek samochodowy, czy jest jakiś atak rakietowy, no oczywiście no to ludzie też giną, ale w tym wypadku nie mamy żadnego, te psy, co przekazane były w marcu, są wszystko bezpieczne, mamy cały czas informacje od służb ukraińskich, no i nie mamy jeszcze takiego wypadku, że po prostu pies zginął, nie? Albo był ranny. Serdecznie na konferencji prasowej z okazji uroczystego przekazania psów saperskich ukraińskim siłom zbrojnym. Projekt został przygotowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną do Spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych oraz Służby do Spraw Polityki Instrumentów Zagranicznej, FBI. Proszę Państwa, na Państwa pytania odpowiadać będą pan Martin Schiffer, dyrektor w Komisji Europejskiej, komendant Stanisław Laciuga, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz kapitan Leonid Lewczenko. Dziękuję. The floor is yours, Martin. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen.
on a sunny day, which we take as a good omen for this project. We are here today, as I said before, for the graduation ceremony and the handover of the second batch of EU-trained demining and explosive detection dogs to Ukraine. This is a project worth 2.5 to 3 million euro, which will run over a period of 18 months. And the dogs will be delivered in 5 batches, each of around 10 dogs. So a total number of 50 demining and explosive detection dogs by the end of next year. This second batch shows how much this is actually helping saving lives and regaining a living space that previously has been demined by the Russians. Dziękuję bardzo i dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że Państwo tutaj z nami jesteście. Tę chwilę poświęcimy po to, by powiedzieć parę rzeczy na temat tego wielkiego przedsięwzięcia. Kilka z tych rzeczy powiedziałem już nieco wcześniej. Bardzo cieszę się, że możemy się tutaj zebrać po to, by przekazać drugą partię psów saperskich. To są psy, które są szkolone w Unii Europejskiej do tego, by rozminowywać i usuwać materiały wybuchowe na terenie Ukrainy. Przedsięwzięcie to jest warte między 2,5 a 3 miliony euro i trwa 18 miesięcy. Psy przekazujemy w 5 kolejnych partiach. W każdej z nich znajduje się około 10 zwierząt. Zatem w sumie przekażemy 50 psów, które zostały wyszkolone do usuwania min, a także wykrywania materiałów wybuchowych. Przedsięwzięcie zakończy się z końcem przyszłego roku. A ta druga grupa psów, jak Państwo widzieliście, jest grupą, która jest już przygotowana. Trafią one do Ukrainy po to, by chronić ludzkie życie, a także poszerzać tą przestrzeń, na której ludzie mogą spokojnie mieszkać i spokojnie żyć, bo już min tam nie będzie. This project is unique in many ways. First of all, it is a truly European project where the dog trainers coming from 7-8 member states in a rotating order, so all of Europe is involved. It's also unique because it shows the excellent cooperation, notably with Belgium and Poland, who provide the main facilities for the training and the handover. It is also Przedsięwzięcie jest unikatowe i to z wielu powodów. Jest to prawdziwie europejskie przedsięwzięcie, ponieważ trenerzy pochodzą z 7 czy nawet 8 krajów. I dochodzi do rotacji trenerów, a zatem wszystkie kraje zrzeszone w Unii Europejskiej będą tutaj reprezentowane. Poza tym jest to także i unikatowy przykład współpracy między Belgią a Polską. Zajmujemy się tutaj tak szkoleniem, jak i przekazywaniem tych psów, szkoleniem we współpracy z ich opiekunami. Another aspect or reason why this project is so unique is the sheer size of the area that needs to be demined and freed and become livable again. It corresponds to the land size of Belgium, Austria and Luxembourg in one. And this shows the magnitude of the challenge for all of us, and we remain committed to support Ukraine with all we can, and not only this project, many more, but all we can to regain control over these territories again. Kolejny powód, dla którego to przedsięwzięcie jest naprawdę wyjątkowe, to to, że wiemy, że obszar, który należy rozminować, jest gigantyczny, po to, by człowiek mógł zamieszkać tam po raz kolejny. Obszar, o którym mówimy, ma mniej więcej taką wielkość, jak połączone terytoria Belgii, Austrii oraz Luksemburga. Gdy popatrzymy na to z tego punktu widzenia, zrozumiemy, jak wielkie wyzwanie przed nami stoi.
jesteśmy całym sercem oddani temu, żeby służyć Ukrainie. Nie tylko poprzez to przedsięwzięcie, ale także i przez inne, dzięki którym będziemy w stanie odzyskać tę przestrzeń dla człowieka, by znowu można tam było mieszkać. So, particular thanks for this unique project and its huge challenge it is tackling. Particular thanks have to go to Poland, to General Lachuga and his team for the kind cooperation and the availability for the important final trainings and the graduations. And I mention also, while not being present here with particular representation, I also mentioned the Belgian military, which made available near the city of Antwerp a military training ground where we could simulate an environment with destroyed houses, buildings, premises, where booby traps and other hidden explosive devices or mines could be tested and the dogs be trained in an environment which is as close as possible to the reality these dogs will soon have to serve in Ukraine. Szczególnie dziękuję za to, że mogliśmy stawić czoła temu wyzwaniu Polsce. Tu kłaniam się bardzo nisko panu generałowi Lachudze oraz jego zespołowi. Dziękuję bardzo za możliwość współpracy. Naprawdę byliśmy w stanie dokonać tutaj wszystkiego, łącznie z tymi ostatnimi krokami podczas treningu, szkolenia i przeprowadzenia końcowego egzaminu. Dlaczego wspomniałem w swoim wcześniejszym wystąpieniu Armię Belgijską? Dlatego, że w pobliżu Antwerpii na poligonie Armia Belgijska stworzyła pewną symulację środowiska, w którym te psy się znajdą. A były tam zniszczone domy, w których były ukryte różnego rodzaju pułapki, miny i elementy, które będą najbliższe tej rzeczywistości, w której niedługo psy nam służące się znajdą. Oczywiście rzeczywistości dzisiejszej Ukrainy. I would also to highlight two important truly novel elements of this project. The first one is we combine the training of explosive and mine detection dogs with the use of commercial drones in order to render the deployment of the dogs even more effective, notably when it is about demining or clearing large agricultural fields where first, the drones, specialized on metal detection technology, and then afterwards, in a targeted way, the dogs can be combined in a most efficient and time-saving way in order to clear large areas in an adequately safe way. Chciałem podkreślić dwa bardzo ważne elementy tego przedsięwzięcia, ponieważ są one bardzo innowacyjne. Pierwsze to połączenie psów saperskich, które wykrywają materiały wybuchowe i miny z dronami, takimi zwykłymi, komercyjnie dostępnymi. A one są wykorzystywane po to, by osiągać jak największe efekty w rozminowaniu wielkich obszarów, przede wszystkim rolnych. A najpierw w tego typu obszary są wpuszczane drony, które są wyposażone w specjalne techniki wykrywania metalu, natomiast dopiero później w tego typu teren już wstępnie przez drony rozpoznany wpuszczane są psy. Jest to coś, co nie tylko zwiększa skuteczność, ale także pozwala oszczędzić czas podczas rozminowywania tego typu obszarów i daje adekwatny, odpowiedni poziom bezpieczeństwa całej operacji. The second novel element is that we have also developed special vest equipment for the dogs to carry dedicated radio nuclear sensors, which enables the dogs, in addition to detecting explosives, also to find traces of radionuclear material that may be hidden by organized criminal elements.
Druga nowość to to, że stworzyliśmy specjalne kamizelki, w które ubieramy nasze psy. Dzięki temu mogą przenosić na sobie czujniki wykrywające promieniowanie, elementy tak radiacyjne, jak i jądrowe. Możemy dzięki temu przy pomocy psów wykrywać nie tylko standardowe zagrożenia minami czy środkami wybuchowymi, ale ukryte źródła promieniowania, które mogły zostać tam umieszczone przez zorganizowaną przestępczość. And just by way of illustration, you have here to my left, or to your right from your perspective, a dog which is carrying such a radionuclear sensor set. Po mojej lewej, a państwa prawej, znajduje się jeden z tych psów, które zostały wyposażone właśnie w tego typu czujnik na barku psa. Widzicie państwo tego typu zestaw. Let me finish by pointing also to two important aspects. We have in the development of this project and in the determination, when we determined the methodology, how to train the dogs for this unprecedented huge challenge, we have also contacted partners, and notably the US Army Demining Dog School has provided important input to the development of the training curriculum. And last not... Kończąc, chciałem zwrócić uwagę jeszcze na dwie sprawy. Pierwsza rzecz to w przygotowywaniu tego przedsięwzięcia musieliśmy wykorzystywać takie metody szkoleniowe, których do tej pory jeszcze nikt nie wykorzystał. Zatem stworzyliśmy nową metodykę szkolenia psów, oczywiście w partnerstwie z różnymi partnerami zewnętrznymi. Jednym z nich były oddziały usuwające miny szkolone przez armię amerykańską, po to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób można w tak bezprecedensowym przedsięwzięciu wykorzystywać skutecznie psy. Ich bardzo ważny wkład w nasze przedsięwzięcie także wpłynął na jego program i sposób przeprowadzenia. And a final remark or a final point is also important to make. None of the 10 dogs of the first batch that were delivered in March has been hurt, let alone killed yet. They're all still alive performing duties. None of these dogs has been hurt in performing its duties. There has been taken great care of. These are extremely valuable companions. I hesitate a bit to say tools, but companions which serve us extremely well, and therefore it's important to underline whatever can be done to protect these dogs and their dangerous job has been done. And what I can say today is there has definitely none of these dogs been hurt in performing its duties. Thank you. Ostatnia uwaga, zanim Państwu podziękuję za uwagę. Żaden z 10 psów, które dostarczyliśmy Ukrainie w pierwszej partii w marcu, nie został podczas czynności służbowych, czy to zabity, czy to w jakikolwiek sposób ranny. A podkreślam, pełnią perfekcyjnie swoją służbę. Żadnemu z nich nie stała się podczas niej krzywda. Są cudownymi i bardzo wartościowymi towarzyszami, bo nie można powiedzieć narzędziami osób, które z nimi pracują. Służą nam wyjątkowo dobrze i robią dokładnie to, do czego zostały wyszkolone. Jeszcze raz pozwalam sobie podkreślić, że żadnemu z nich podczas wykonywania służbowych czynności nie stała się żadna krzywda. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli Państwo mają pytania, to teraz jest ten moment. Bardzo proszę najpierw przedstawić się imię i nazwisko i nazwę redakcji. Teresa Gutt-Polsat, do pana Lewczenki. Tak. Gdzie zostaną wysłane te psy? Ja chcę z początku, dobrego dnia. Ja chcę z początku сказати за псів, які ми отримали в перший етап. Значить, з першого етапу собачки працюють вже
одна собачка, голландська вівчарка Хердер, вона знаходиться в моїй військовій частині, і вона працює по Київській області. Київська область була звільнена в квітні минулого року. Уже більше року ми не можемо розмінувати Київську область. Роботи дуже багато. Інші собачки працюють, Харківська область, Херсонська область. Це собаки, які були з першого етапу. Ці собаки, один пес також їде в Київську область, буде працювати по Київській області. Інші собаки будуть роз'їжджатися місто Ніжин, Чернігівська область. Там роботи буде дуже багато, тому що Чернігівська область замінована вже нашими мінами, тому що кордон з Росією, кордон з Білоруссю. Ніжин поїде собачка, потім собачка поїде Ахтирка, Сумська область, там теж дуже багато роботи. Ще поїде місто Бердичів, Житомирська область. Всі собачі роз'їдуться в різні області. І вже там, де частина виходить на завдання, кінологічний розрахунок іде в допомогу саперам. Група саперів виходить на територію розмінування, в групі саперів знаходиться даний пес. Proszę Państwa, moja jednostka korzysta z jednego z tych psów w okręgu kijowskim, ale mimo że miejsce odległe od frontu, nadal należy stamtąd także usuwać miny. Inne trafiają do innych miast i obwodów, pracują w między innymi obwodzie chersońskim, a także w Niżnym i w obwodzie czernichowskim. Mają tam bardzo dużo pracy, ponieważ jest to jeden z tych obwodów, które znajdują się przy samej granicy Federacji Rosyjskiej. Każdy pies trafia do innego regionu razem ze swoim instruktorem, kynologiem. Trafiają do takiej miejscowości jak Niżeń, Aktywka, Żytomierz oraz Berdyczów. Jakie zadania mają te psy? Czy przeczesują pola, czy budynki? Jaki teren zostają? Tak, dziewica. W danym etapie były przygotowane sobaki z poszuku i Діді – це собаки, шукають вибухову речовину. Це вони шукають вибухову речовину в приміщеннях, в транспорті, блокпости, ручна кладь. І були підготовлені пси МДД. Це собаки, які шукають міни, міни закопані в землі. Тому напрямок роботи дуже великий. Одні шукають в приміщеннях, в містах, селах, по будинках, інші шукають по полю. Полі, дорога, ліс. Напрямок такий. Na tym etapie psy, które zostały wyszkolone, trafiają na dobrą sprawę wszędzie. Te, które zostały wyszkolone do tego, żeby wyszukiwać środki wybuchowe oraz miny, będą pracowały tak w budynkach, jak i w polu otwartym, ale także będą wyszukiwały środki wybuchowe w środkach transportu, bagażach oraz będą trzymane w punktach kontrolnych. Te, które zostały wyszkolone do tego, żeby szukać min, będą służyć po prostu społeczności szeroko. Część w budynkach, natomiast inne w terenie otwartym. Собаки працюють на деокупованих територіях, де вже ми москаля відбили. Там йдуть працювати сапери і дані собачки. Oczywiście psy pracują na tych obszarach, z których wygoniliśmy już moskali i na tych, które odzyskaliśmy, które nie są okupowane, psy pracują.